W tym odcinku dowiesz się, jak i gdzie kupować altcoiny. Tryb Masters przedstawiają. Witam ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem instruktażowym jak i gdzie kupować altcoiny. Zauważyłem na wielu grupach facebookowych, jak i w wielu komentarzach pod filmami na YouTube, że ludzie pytają, gdzie kupić np. Wiczeń czy EOS, czy ADA i różne inne altcoiny, dlatego chciałem wyjaśnić to w tym filmie, a nie jest to takie skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Na początek, tak jak na początku każdego filmu, pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania żadnych kryptowalut. A już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. I przed kupnem jakiejś kryptowaluty, to polecam zrobić własny research. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik dla początkujących i znajdziesz tam wiele informacji, które na pewno ułatwią Ci poruszanie się po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika oczywiście znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Także zapraszam do pobrania. Dzisiaj sytuacja na rynku jest całkiem odwrotna niż podczas nagrywania ostatniego mojego filmu. Dzisiaj mamy przeważającą czerwień. Bitcoin jest na prawie 3,5% minusie i kosztuje 11 408 dolarów. Ethereum jest na ponad 7% minusie i duża większość altcoinów ogólnie jest na minusie w stosunku do dolara. Także w końcu musiała przyjść ta czerwień. Korekty po dużych wzrostach zawsze są i tego musicie być świadomi. I jak to przy spadkach bitcoina bywa, dominacja bitcoina rośnie. Dzisiaj mamy 61,4% i ostatnio ona waha się tak, cały czas w okolicach 61%. Ale dzisiaj o cenie nie będziemy mówić w ogóle. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego filmu. Przygotowałem dla Was taki krótki spis treści, o czym będzie dzisiejszy film i pierwszym punktem: co to jest altcoin. Bo, jeżeli chcesz inwestować w altcoiny, no to oczywiście musisz wiedzieć, co to jest. Kolejne: gdzie szukać informacji na temat altcoinów, którą giełdę wybrać i na co patrzeć podczas wyboru giełdy, jakie są prowizje od zakupów kryptowalut, omówię proces zakupu oraz na koniec podsumowanie. Także, jeżeli nie wiesz jeszcze, jak kupować altcoiny, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Tak jak już powiedziałem żeby kupować altcoiny, tokeny, alty, zwał jak zwał i kryptowaluty, musisz wiedzieć co to w ogóle jest. Bo na przykład Bitcoin jest kryptowalutą, ale nie jest altcoinem. A altcoinami są też kryptowaluty. Trochę pomieszanie z poplątaniem, ale nie jest to takie skomplikowane. Bitcoin to Bitcoin, a wszystko inne, co pod Bitcoinem, to są właśnie altcoiny. Możemy tu przewijać, przewijać i przewijać, to są wszystko altcoiny. I na dzień dzisiejszy mamy ich 6244. Sam Bitcoin powstał w 2009 roku jako pierwsza kryptowaluta na świecie. Wówczas nie istniała żadna inna waluta wirtualna spełniająca dzisiejszą definicję kryptowalut. Zatem określenie kryptowaluta znaczyło tyle samo co Bitcoin. Kilka lat później zaczęły powstawać kolejne kryptowaluty posiadające alternatywne dla Bitcoina rozwiązania technologiczne. Za pierwszego altcoina uważa się powstałego w 2011 roku namecoina. Niedługo po nim powstał słynny Litecoin jako ulepszona wersja bitcoina, a obecnie istnieje ponad 6000 wszystkich altcoinów. Chociaż pojęcie altcoin z angielskiego oznacza alternatywną kryptowalutę, to nie wszystkie altcoiny są kryptowalutami. Ale takie określenie już zostało przypisane chyba na stałe. W pierwszej piątce na CoinPaprika już mamy cztery różne rodzaje. Popatrzcie. Bitcoin jest to środek płatności zdecentralizowana waluta cyfrowa stworzona by omijać centralne podmioty zarządzania, takie jak banki i rządy. Ethereum, ETH, rodzima waluta blockchaina Ethereum jest również używana jako pieniądz cyfrowy i może zostać natychmiast wysłany do każdego na świecie, ale sam blockchain umożliwia pisanie smart kontraktów oraz emitowanie własnych tokenów. XRP, scentralizowany system płatności międzybankowych i międzynarodowych. Całkowicie odbiega on od paradygmatu kryptowalut. Następny steter jest to stablecoin, czyli token w założeniu zawsze kosztujący 1 dolara. Projekt kontrowersyjny ze względu na jego scentralizowany charakter. A kolejny Bitcoin Cash to po prostu lepsza lub gorsza kopia Bitcoina. Zresztą, tak jak pierwszy Namecoin, Bitcoin Cash powstał w wyniku hardworka kodu źródłowego Bitcoina. Także to wszystko pod Bitcoinem to są altcoiny. Zakładam, że już wiesz, co chcesz kupić. Masz wybrany altcoin, zrobiłeś research projektu, zbadałeś, czy nie jest oszustwem, śledzisz na bieżąco ich aktualności i jesteś przekonany, że musisz mieć go w swoim portfolio i będziesz tylko czekał, aż cena urośnie. I sprzedasz go z ogromnym zyskiem i kupisz sobie żółte lambo. Ale gdzie go kupisz? Tu jest akurat dosyć prosta sprawa, ale jednak widzę, że wiele osób początkujących ma z tym dosyć dużo problemów. Pierwsze co zapytania o giełdy, o prowizję. Wiadomo, że Polacy chcą kupować za złotówki, a nie wszystkie altcoiny niestety są dostępne za złotówki. A powiedziałbym, że bardzo, bardzo mało altcoinów jest dostępnych za złotówki. Także w celu zakupu danego altcoina musisz udać się na takie strony. Są to jedne z najbardziej popularnych stron: CoinMarketCap, CoinGecko lub, tak jak wcześniej pokazałem, CoinPaprika. Na tych serwisach znajdziesz bardzo dużo informacji na temat projektów, ale musisz mieć na uwadze, że to, co jest tam napisane, niekoniecznie musi być prawdą. Często spotykam się z sytuacjami, że na tych stronach dosyć późno są aktualizowane informacje, ale co do giełd to raczej możesz być spokojny, a i tak manualnie możesz sprawdzić, czy dany altcoin jest na danej giełdzie z daną parą walutową, taką jak jest, jaka jest pokazana właśnie na tych stronach. Teraz zakładam, że chcesz kupić Litecoina za polskie złotówki, oczywiście. Ja ci pokażę na przykładzie CoinMarketCap, bo ja sam osobiście najczęściej korzystam z tego serwisu, ale dwa inne działają analogicznie. Wchodzisz na CoinMarketCap i wpisujesz tu. W tym miejscu jego ticker bądź jego nazwę. Wybierasz Litecoin, i na tej stronie masz dosyć dużo informacji, które opowiadają Ci o tym projekcie. Pierwsze, co cena: 56,26 dolarów. Jest on dzisiaj na ponad 6% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest on siódmy według kapitalizacji rynkowej. Masz odnośniki do ich strony internetowej, do ogłoszeń, do Explorera i jakieś inne całkiem nieprzydatne informacje. Możesz zobaczyć Market Cap projektu, który w tym akurat przypadku wynosi prawie 3 miliardy 700 milionów dolarów. Wolumen 24 godzinny jest na poziomie prawie 3 miliardów dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu oraz maksymalna ilość monet w obiegu, która ma się jeszcze pojawić. Akurat na Coin Market Cap najbardziej ciekawi mnie ta oto tutaj rubryczka, która pokazuje podobne kryptowaluty. Ja się zastanawiam co Tether ma wspólnego z Litecoinem. No ale trudno. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, mamy oczywiście karty z ceną danego projektu. Według interwałów czasowych możemy tutaj sobie zobaczyć market cap jak rósł, cenę w dolarach, cenę w bitcoinach oraz wolumen 24-godzinny. Jak zejdziemy jeszcze niżej, mamy wiele informacji takich jak cena, aktualne ROI, ranking, market cap i to czego nie ma na górze to jest all time high, czyli maksymalna cena do jakiej doszedł dany projekt i w tym w przypadku mamy 375, ponad 375 dolarów i minimalną cenę, jaką kosztował ten token, jest to 1,11 dolara. Także możesz zobaczyć, jakbyś kupił za 1,11 i dzisiaj ile miałbyś pieniędzy, ale nie o tym mowa w tym odcinku. Przejdźmy tutaj do kart. Nas najbardziej interesuje karta Market Pairs, bo tutaj zobaczymy, gdzie i za co możemy kupić właśnie Litecoina. Gdzie z Litecoinem nie ma problemu, ponieważ jest on na większości giełdach, jest to bardzo stara kryptowaluta. Tak jak już wspominałem, powstał on trzeci. To Ciebie, jako Polaka, na pewno interesuje giełda BitBay. Szybko wpiszemy sobie giełdę BitBay. Jest ona na 198. pozycji według wolumenu obrotu, który występuje na giełdach. Widzisz tutaj, że możesz kupić Litecoina w parze ze złotówkami, jego cenę na tej akurat giełdzie. Wolumen 24 godzinny jest to ponad 80 tysięcy dolarów, nie jest to dużo, ale na pewno wystarczy, żebyś mógł go zakupić na tej właśnie giełdzie. I pomimo tak dalekiego miejsca według wolumenu, to poleciłbym Ci zakup właśnie na giełdzie BitBay. To będzie najłatwiejsza i prawdopodobnie najtańsza metoda zakupu Litecoina za złotówki. Ja nie widzę tu sensu wybierania innej giełdy, chyba że masz otworzone konta na innych giełdach i posiadasz tam swoje środki. Na przykład Bitcoina, tak jak możemy zobaczyć w pierwszej kolejności, wymieniona jest giełda Binance do USDT. Jeżeli posiadasz na Binance USDT, to oczywiście możesz kupić na Binance tego Litecoina, cena praktycznie jest taka sama, także nie ma tu się za bardzo nad czym rozwodzić. No ale okej, okay, masz tylko złotówki i chcesz kupić Litecoina, no to najlepiej wchodzisz na BitBay i kupujesz go na naszym polskim BitBay'u. Ale co jeżeli będziesz chciał kupić projekt, który nie występuje na polskim BitBay'u, tylko występuje na innych giełdach, na których powiedzmy nie ma pary walutowej z polskim złotym? Wezmę tu bardzo dobry przykład projektu Morpheus Network, którego research zresztą sam robiłem i jest udostępniony tutaj też na kanale. Moim zdaniem bardzo niedoceniony projekt. Możemy zobaczyć, że kosztują 21 centów, jest prawie na 4% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jego pozycja według rankingu CoinMarketCap to 537 miejsce. Ale zejdźmy sobie niżej, popatrzmy na jakich giełdach on występuje. Możemy go kupić na giełdzie Biluxie, na Hotbit, na Bittrexie, na Livecoinie, Aidexie, BankorO Network oraz FadBTC. Na to FadBTC. To nawet nie patrzcie, bo jest to tragiczna giełda i ja nie polecam z niej korzystać. Ja sam miałem bardzo duże problemy niegdy z tą giełdą, kiedy jeszcze ona była trochę wyżej według rankingu na CoinMarketCap. Jeżeli chodzi o giełdy, w tym momencie jest ona bardzo, bardzo daleko. A i tak chodzą pogłoski, że 9, 90% tego wolumenu jest sztucznie napompowane, żeby tylko wypychać tą giełdę wyżej według rankingów. Ale wracając do tematu, jak możecie zobaczyć, nie ma nigdzie. MRPH w parze z polskim złotym i tu pojawia się problem. Tu pojawiają się pytania, co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam to kupić? Czy może hotbit przyjmuje złotówki, ale to i tak by nic nie dało, bo nawet jakby przyjmował, to i tak nie ma MRPH na hotbicie za złotówki. I tak byś musiał kupić Bitcoina i dopiero wtedy kupić ten token za właśnie Bitcoiny. Ja osobiście w tym momencie wybrałbym Idex. Jest on co prawda szósty. Według wolumenu 24-godzinnego, ale według płynności też jest najwyżej, ponieważ ma 23 punkty, a jest to płynność liczona od 0 do 100. Jak możecie zobaczyć, w całej tej kolumnie, IDEX ma właśnie najwyższą. Jeżeli chodzi o wolumen, to bajlaxy ma najwięcej aż 80% całego wolumenu jest na giełdzie bajlaxy w parze z ETH. Ja nie korzystałem z tej giełdy, także niewiele mogę na jej temat powiedzieć i na pewno sprawdziłbym ich opinię zanim w ogóle próbowałbym założyć u nich konto. Jeżeli nie chciałbym kupować tego na Aidexie, to zrobiłbym to na Hotbit ze względu na to, że jest na drugim i trzecim miejscu w parze z Bitcoinem i ZTH, jeżeli chodzi o wolumen. I teraz, może nie najtańszą, ale na pewno najszybszą i najłatwiejszą metodą zakupu MRPH na powiedzmy Hotbit. Będzie w twoim przypadku, jeżeli posiadasz tylko złotówki, przesłanie polskich złotych na giełdę BitBay, na giełdzie BitBay zakupienie Bitcoina i wysłanie go na giełdę HotBit, i na giełdzie HotBit, jak otrzymasz już swoje Bitcoiny, zakup tokenów MRPH. Wtedy możesz spokojnie MRPH wypłacić na swój portfel RC20, bo on jest jeszcze tokenem RC20 i tam go przechowywać. Co prawda, jest z tym trochę roboty. Bo musisz przesyłać między giełdami, musisz kupować inne kryptowaluty, żeby zakupić właśnie ten token, ale niekiedy jest to jedyna droga i jedyne rozwiązanie, które jest możliwe. Musisz pamiętać też, że praktycznie wszędzie masz prowizję. Przy zakupie na BitBayu masz sprawę ułatwioną, ponieważ przelew bankowy na BitBay nie kosztuje nic, ale zakup altcoinów za złotówki już kosztuje. Spójrzmy teraz na oficjalną stronę BitBaya i tabelę opłat. Jak możemy zobaczyć, wpłaty naszych polskich złotych przez przelew bankowy będą nas kosztować 0 zł. Na poczcie polskiej 2% wartości przelewu to jest już dosyć duża prowizja. I kartą płatniczą 3%, także też nie polecam. Najlepiej zrobić przelew bankowy. I teraz zakupy za złotówki kryptowalut. I tu musimy odróżnić taker i maker. Prowizja maker jest pobierana w momencie, kiedy wystawiasz nową ofertę kupna/sprzedaży a Taker pobierana w momencie, kiedy realizujesz istniejącą już ofertę innego użytkownika. Te prowizje nie są duże, bo tak jak widzicie Maker 30% i Taker 0,43%. Jest to 30-dniowa wartość obrotu w dowolnej walucie. Krypto-krypto prowizje mamy praktycznie do każdy krypto takie same. Maker ma 0%, a Taker 0,1%. I tak przez całą tabelę nic się nie zmienia. Wypłaty. Nie dość, że każda kryptowaluta, każdy Altcoin jest traktowany inaczej, ma inną kwotę, inną prowizję od zawieranych transakcji, to jeszcze musisz mieć na uwadze wypłaty pieniędzy z giełdy BitBay. Wypłacenie polskich złotówek przelewem bankowym będzie kosztowało Cię 6 zł. Nie jest to jakaś duża prowizja. Na poczcie 1%, a w bankomacie 10 zł od 100 do 1000 zł. Także jak widzisz, te prowizje napotkają cię wszędzie. I każda praktycznie giełda scentralizowana ma takie opłaty, więc musisz się z tym liczyć. I teraz na przykład wyobraź sobie, że musisz kupić MRPH na Hotbit za bitcoiny. Co musisz zrobić? Pierwsze co, to musisz kupić bitcoina na polskim Bitbeju za złotówki, przesłać tego bitcoina na Hotbit. Na Hotbit za bitcoina musisz kupić MRPH i MRPH wypłacić na swój portfel. Ponieważ pamiętajcie, nigdy nie trzymamy środków na giełdzie i za to też zapłacisz prowizję. W tym przypadku masz przynajmniej cztery różne prowizje. Fakt, nie są one jakoś przerażająco duże, ale jednak trzeba mieć to na uwadze robiąc takie zakupy. Możesz to też zrobić w tańszy sposób. Wpłacić złotówki na BitBay, kupić na BitBay ETH, ETH przesłać na swój portfel Metamask lub MyEtherWallet. I z niego bezpośrednio kupić MRPH na IDEX, -ie. w tym momencie zaoszczędzisz na prowizjach pobieranych przez jedną giełdę, w tym przypadku giełdę Hotbit. Jeżeli jakiś altcoin jest dostępny w parze z ETH, to ja przeważnie używam giełd zdecentralizowanych. Są one trochę trudniejsze w obsłudze, ale nie są aż tak trudne, żeby z nich rezygnować. A jeżeli jest para z Bitcoinem, to praktycznie zawsze kupuję Bitcoina, wysyłam go na giełdę, na której dostępny jest mój altcoin w parze z Bitcoinem. I tam go wtedy kupuję za bitcoiny. A przez prowizję jeszcze nie zbankrutowałem, więc nie wydaje mi się, że lepiej jest poświęcić godzinę czy kilka godzin, nawet obliczając, jaki i gdzie najtaniej będzie kupić daną kryptowalutę czy danego altcoina. Podstawą jest, tak jak powiedziałem, wolumen 24-godzinny, który świadczy też o płynności na danej giełdzie. Tu mamy też osobno współczynnik płynności, który jest mierzony od 0 do 100 i też pokazuje jaka płynność, jakie orderbooki są na danej giełdzie oraz unikajcie giełd. Bardzo fajny wskaźnik wprowadzony w CoinMarketCap, który pokazuje na ile polecana jest ta giełda właśnie przez ten serwis i FATBTC ma tu low, równe zero. Ja również nie polecam tej giełdy, także starajcie się z niej nie korzystać. W tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.